Przegrywamy wojnę. Nie wiem, czy Polacy mają tego świadomość. Prawdopodobnie nie, bo jesteśmy bez reszty zajęci kolejnymi gangsterskimi wyjściami, kolejnymi emocjami, które są wokół tego budowane. Jedni zachwyceni, że wreszcie po 8 latach frustracji się odkuwają, drudzy oburzeni, jak można takie rzeczy robić. I to nam kompletnie odwraca uwagę od tego, że oprócz naszej polskiej wewnętrznej wojny politycznej, właściwie wojny domowej, bo to politycy są tylko wyrazem szerszych emocji społecznych, o których tutaj mówiłem wielokrotnie, to mamy też wojnę, w którą jesteśmy wplątani, czy chcemy, czy nie. A chcemy. Wplątaliśmy się sami i zresztą słusznie, bo było to w naszym interesie, jakkolwiek sposób, w jaki się wplątaliśmy. No, o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy po ściągnięciu z mojej półki książki, o której chcę dzisiaj Państwu mówić. Bo mówię oczywiście o wojnie na Ukrainie, o skutkach ataku rosyjskiego na Ukrainę i skutkach tego, że Ukraina ku powszechnemu zdziwieniu i wbrew powszechnemu oczekiwaniu obroniła się. Wszyscy spodziewali się na całym świecie, że padnie dość szybko, że liczyć można jedynie na jakąś partyzantkę, zamęt tam, który będzie można z zewnątrz wspierać. Jedni Polacy, polscy politycy uparcie twierdzili, że Ukraina się obroni, ale zdaje się, że było to oparte na chcieństwie, które się przypadkiem sprawdziło. Nie na jakichś realnych danych, nie na opiniach sztabowców, tylko po prostu na chcieństwie polityków. Bardzo ciekawa lektura. Wydana już parę tygodni temu książka, no ale wiadome wydarzenia sprawiły, że na półkę przez dłuższy czas tutaj nie sięgałem. Bardzo ciekawa książka, którą wszystkim polecam, która pozwala zerknąć za kulisy tego, co się działo w czasie pierwszych miesięcy konfliktu na Ukrainie, aż do momentu, kiedy konflikt ukraińsko-rosyjski stał się z konfliktu wspieranego przez Polskę, inaczej, stał się z tego konfliktu, w którym Polska była głównym wspierającym Ukrainę, nagle terenem rozgrywki niemieckiej prowadzonej przeciwko Polsce, co tu gadać, wspólnie z władzami Ukrainy. Czyli Polska na wojnie, Zbigniew Parafianowicz, autor wielu, wielu reportaży, artykułów, książki o prywatnych armiach, świetnie analizującej sytuację w Syrii, artykułów poświęconych sytuacji na wschodzie. No, dziennikarz wytrawny napisał książkę z gatunku, który zawsze jest wątpliwy, ponieważ książka jest oparta na rozmowach anonimizowanych. To nie są oni Torańskiej, to nie jest Hańba domowa Trznadla, to nie są zebrane relacje, rozmowy ludzi, którzy mówią o tym, co przeżyli pod nazwiskiem, tylko są to rozmowy z kryptonimowanymi urzędnikami z kancelarii prezydenta, z rządu, poprzedniego rządu oczywiście, trochę tam jest też opinii ludzi związanych z wojskiem, ze służbami. No i wszystko to po pierwsze wymaga zaufania do autora, że nie przekręcił, nie oszukał, nie zmyślił żadnych wypowiedzi, nie pobawił się w takie dziennikarstwo typu Newsweeka, gdzie tam zawsze się pojawia jakiś pan Janusz Wąsaty, który przypadkiem czyta prawicowe tygodniki, ogląda Radio Maria i wygłasza odpowiednio oburzające rasistowskie czy antysemickie opinie. Pierwsza rzecz, przy takiej książce trzeba mieć zaufanie do autora, że nie oszukuje. Ja do Parafianowicza po jego poprzednich książkach i tekstach prasowych takie zaufanie mam. Drugie, trzeba mieć zaufanie, że się nie dał zmanipulować. Że ci ludzie, którzy mu mówią różne rzeczy, a wiedzą, że nie będą za to odpowiadać, bo do opinii publicznej nie dotrze, kto daną historię opowiadał, nie wciskają kitu, po prostu nie prowadzą jakichś swoich rozgrywek, nie manipulują dziennikarzem, że dziennikarz jest w stanie ich opinię skonfrontować z innymi i ewentualnie taką manipulację zauważyć. Też mam tutaj zaufanie, jakkolwiek już nie aż tak nieograniczone, ponieważ mam wrażenie, że istotnie niektóre z tych opinii wypowiadanych miały trochę podpompować umownie moją koterię tego, kto się wypowiada, albo pogrążyć przeciwną koterię. No ale to nie zmienia sprawy, że książka jest niezwykle ciekawym zapisem od spotkania w Wiśle, kiedy to z inicjatywy prezydenta Dudy nastąpiło spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny,
aż po mniej więcej chwilę obecną, czyli zamieszanie na wschodniej granicy, blokady na wschodniej granicy, trochę wcześniej, ten moment sporu o handel zbożem. Jak wyglądała tam polska polityka zza kulis? Jak wyglądała? W największym skrócie, wielka improwizacja. Wielka improwizacja jest wielka w poezji, natomiast wielka improwizacja absolutnie nie jest dobra w polityce. Ale to można wybaczyć, nawet powiem szczerze, to jest jedna z rzeczy, które w lepszym świetle stawiają trochę polską politykę i państwo polskie, niż można by sądzić. Po tej książce generalnie była fala takich opinii, takich recenzji, że ona pokazuje, jakim to jesteśmy państwem z dykty, jak tutaj się nic nie może udać, jak to jest w ogóle obciach tego. To nie jest do końca tak. Ja takich wniosków z tej książki nie wyciągam. Ta książka raczej pokazuje, że Polska jest takim krajem ułańskiej fantazji. Przynajmniej ten rząd PiS-u, no bo obecny to pewnie będzie nieco inaczej, ale ten rząd PiS-owski, otoczenie prezydenta, mają wszystkie cechy takiego stereotypu, pozytywnego stereotypu Polaków, którzy mają sami o sobie ułańska fantazję, sąsiera, jest wąwóz, zdobywamy, hurra, chwała polskiemu orężowi, a powała my ten wąwóz zdobyliśmy. Co nam biedni Hiszpanie zaszkodzili, dlaczego my Polacy katolicy mordujemy braci katolików hiszpańskich po to, żeby jakiegoś bubka nieudanego krewniaka tam pociągnąć, ciota Napoleona Bonapartego, który nas traktuje delikatnie mówiąc instrumentalnie, znaczy Bonaparte nas traktuje instrumentalnie ten główny, a jego pociota osadzamy na tronie w Hiszpanii, ale robimy to z ułańską fantazją, wieki o nas będą mówić, że jesteśmy użytecznymi bardzo idiotami, którzy świetnie sprawdzają w rozmaitych improwizacjach, a w ogóle nie pytają dlaczego. Przepraszam o ten przykład z Hiszpanią, która to może się wydawać nieprzyczą, ale cała ta historia, nasza polska historia, nasz polski nieszczęsny mental tutaj się doskonale właśnie odzwierciedla. My Polacy pomożemy Ukrainie. I tu rzeczywiście, muszę powiedzieć, jest i mieszanka brawury. No, nikt nie pomyślał, wydaje się, z tego, że jest taki, może takie budowanie grozy. Jedzie prezydent Duda na Ukrainę z trzema innymi szefami państw. Nie wiadomo do końca, co tam się dzieje. Może są miny, może są rusty, może ktoś nas zastrzeli, ale jedziemy, trzeba Ukraińcom pomóc. A gdyby ktoś zastrzelił prezydenta? Co by się działo w Polsce, gdyby głowa państwa Polski... Gdyby się tak stało, no pomyślano? Nie. Pomyślano, to się u nas myśli w takiej sytuacji. Pomyślano, nie może być źle. Pomyślano, napadną na Ukrainę, to się Ukraina obroni. Pomożemy Ukrainie, to jak się Ukraina obroni z naszą pomocą, no to będzie fajnie. To będzie wolna Ukraina. Wolna Ukraina będzie z natury przyjacielem wojny i Polski. Dlaczego? Kurde. Nie wiem dlaczego. Co, usiadł ktoś, przeanalizował to, zobaczył, czym jest państwo ukraińskie, jakie są interesy, czym ono się kieruje? No właśnie nie. Akcja MiG-29, rozmontować, przewieźć, zostawić w lesie, zakombinować, tego świetna. Z takiego punktu widzenia technicznego. To nie jest tak, że to jest państwo z dykty. W tej książce, ja nie mówię w ogóle, nie mówię o administracji państwowej, to wszystkie. Owszem, tam narzekają, że trzeba robić jakieś sztuczki prawne, żeby ominąć MON, bo MON to jest... siedlisko wiecznego imposybilizmu, które wszyscy ci wojskowi, nie wiem czy to prawda, tak w książce jest to opisane, no, wszystko co się ich spyta, to mówią, że się nie da zrobić, a jeszcze większym siedliskiem imposybilizmu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie już w ogóle wszystko ugrzęźnie w jakichś procedurach i zawsze wszystko stwierdzą, że się nie da, no to jak się nie da, to co? To omijamy Błaszczaka siłami kancelarii prezydenta, robimy takie ten, Błaszczak się potem obraża, albo Kamiński się potem obraża, że jego z kolei ominięto i zrobiono coś, założono prywatną firmę na przykład. Jest tu taka historia, tak? Założono prywatną firmę, która szmuglowała w świetle prawa międzynarodowego broń na Ukrainę. I tak naprawdę omijając, chociaż jakby odpowiedzialność za to spadała na państwo polskie, ale wszystkie organy, które konstytucyjnie za to powinny odpowiadać, zostały pominięte, bo gdyby, argumentują ci, którzy to robili, gdyby ich nie pominęli, gdyby takiego myku nie użyli, to zanim by się zebrało, zebrało podpisy, przedyskutowano, skonsultowano, przeszłoby to przez wszystkie wydziały, to już by się wojna skończyła w tę albo we w tę prawdopodobnie, we
krew tę, a u nas by dopiero radzono, jak w tej pieśni, tam co to panowie w stolicy palili cygara i radzili zamiast armaty zdobywać. Znaczy w tym momencie armaty dostarczać. Nie chcę Państwu książki opadać, nie chcę streszczać, to jest naprawdę bardzo dużo ciekawych opowieści, bardzo też ciekawych smaczków takich. Jednym z tych smaczków jest coś, co powinno nam, jeżeli jest prawdą ta anegdota, co powinno sprawiać, że w tej ułańskiej fantazji, w tym zachwycie, jak świetnie improwizujemy, jak dobrze idzie cały świat, no bo Polska jako jedyna, przypomnę, mówiła, że napadnie Putin na Ukrainę, chociaż nie byliśmy tego pewni, ale taki był przekaz Mateusza Morawieckiego na forach międzynarodowych i że Ukraina zdoła się obronić i trzeba jej będzie pomagać. Wszyscy, że na to pukali w głowę. No i się okazuje, że rzeczywiście poszło tak, jak Polacy mówili, że Putin rzeczywiście jest bandytą, który się z niczym nie liczy. No więc to jest zapis tutaj tego po prostu zachwytu, w jaki żeśmy popadli. A, trafiliśmy, cały świat musi przyznać, ten polski kompleks wieczny, to ciągłe takie, że co mnie powiedzą, co to człowieka z... Ja mi przepraszam, to no obchodzi, co o nim powiedzą. On wie, co o sobie myśleć. To samo jest z narodami. Nasz naród jest wiecznie zastrachany, zalękniony. Polak jest wiecznie zawstydzony, zalękniony. Tego to zauważcie Państwo, to polskie. Jak ktokolwiek coś powie po angielsku, to 5 Polaków się znajduje, którzy go poucza, że ośmiesza Polskę, bo nie tak powiedział po angielsku. Się czyta, ogląda telewizję, na przykład te anglojęzyczne, wielkie, światowe, to tam każdy, kto się wypowiada, Afrykanin, Hindus, Chińczyk, tego mówi po angielsku koszmarnie, mówi własnymi językiem, angielskimi słowami, nikomu to nie przeszkadza, tylko Polacy drżą, całe mają pełne gacie, że czy to się tak powiedziało, czy nie tak powiedziało. No, spytam, nie ma czegoś takiego na świecie, ale to jest nie tylko dotyczy drobny przykład. Nie tylko to dotyczy języka. To wieczne polskie zawstydzenie, niedowartościowanie sprawia, że jak się coś udało, to palma odbiła. Palma odbiła, po prostu lecimy, improwizujemy, jak to któryś z ministrów tutaj mówi, albo na pełnym przypale, albo wcale. To znaczy nie jesteśmy w stanie działać normalnie, musimy działać euforycznie. No i działamy euforycznie i wracam do tego smaczku. Jest początek wojny, nie wiadomo jeszcze do końca, co tam się dzieje. Polacy zdobywają informacje bardzo sprytnie opisane, w jaki sposób zdołaliśmy tam być bardziej na bieżąco niż wiele ośrodków zachodnich. Nie tylko dlatego, że polski ambasador wykazał się dużą odwagą, jako jedyny został w Kijowie. Chociaż jak to tam wyglądało, no też Państwo znajdziecie opis. No i pierwsze te tygodnie zajmą Ruscy Kijów, nie zajmą Kijów. Przede wszystkim niepewność, czy rzeczywiście armia ukraińska będzie walczyć. Czy być może wpływy, korupcja agenturalna, penetracja rosyjska jest tak głęboka, że armia ukraińska się rozejdzie, prawda, rozpadnie albo po prostu ulegnie z innego powodu. Więc zajmą ten Kijów, nie zajmą, co się będzie dzieje. Pierwsze dni niepokoju i przychodzi wiadomość tam z jakichś źródeł wywiadowczych, że na Ukrainie znowu łapownictwo odżyło i korupcja działa. No i wszyscy mówią, no to jak korupcja jest, to znaczy, że Ukraina wygrywa tę wojnę. Obroniła się. Skoro na zapleczu znowu już biorą łapówki, no to znaczy, że wszystko wróciło w tym kraju do normy. To prawda. Tak było. Ukraina przed atakiem rosyjskim była na granicy tego, co się nazywa państwem upadłym. Każdy, kto miał znajomych Ukraińców, ja miałem kilka niań. Nie chcę mi się... A dobra, nie będę... Jak chcą, to niech szukają akurat. Wszystkie były całkowicie na legalu, ale jak państwo z Onetów czy innych tam jeszcze pójdą szperać sobie w ZUS-owskich kwitach, to będą mieli zajęcie. No więc miałem kilka ukraińskich niań i to, co one opowiadały, było dość zgodne. Chory w kraj, w którym nawet nauczycielowi trzeba dać łapówkę, żeby dziecko przepuścił z klasy do klasy. No więc świadomość tego, że mamy do czynienia z takim państwem szczególnym, im bardziej w standardach sowieckich niż tych nawet dla nas, którzyśmy pod sowieckim butem trochę przeżyli, ale nie tak bardzo nim przyciśnięci, nieakceptowalnych. No z drugiej strony, no, całym sercem jesteśmy z tym biednym narodem, wiadomo dlaczego. Zdajemy sobie sprawę, wynika z tej anegdoty, tak, wszyscy wiedzą, że jak biorą łapówki i dają łapówki, to znaczy, że życie na Ukrainie na zapleczu wróciło do normy, czyli obronili się, wojna będzie trwała.
I na zasadzie anegdoty, na poziomie żartu, świetnie, zostaje to zapisane. Ale to jest sam początek wojny. A dalej co? Dalej cała polityka prowadzona jest tak, jakby Ukraina była państwem nawet nie takim jak my, tylko lepszym niż my, mającym mądrych polityków, mających elity realizujące interesy narodowe, no i w ogóle takim, które spełni nasze oczekiwania moralne. Te oczekiwania moralne wydają się najważniejsze. Cała nasza polityka przeciwko Rosji za Ukrainą prowadzona w głębokim przekonaniu, że skoro my tyle robimy dla Ukraińców, no to przecież oni się nam odwdzięczą. No przecież byłoby nieprzyzwoite, gdy po tym wszystkim, co my dla nich zrobimy, to oni, żeby się dla nas wypięli. No i właśnie dochodzimy do tego zboża, właśnie dochodzimy do Wolty Zełenskiego i właśnie się na nas wypieli. I niebo spadło na głowę, jak w Asterixie. Ale jak miało nie spaść? Skoro myśmy wszystko to, co robiliśmy dla Ukrainy, robiliśmy po prostu na zasadzie macie, dajemy wam wszystko, dajemy wam broń, jaką mamy, wszystko. Był potem wielka, jak wybuchła afera ze zbożem, to była wielka fala oburzenia na Mateusza Morawieckiego, który powiedział coś takiego, że już właściwie wszystko daliśmy Ukrainie, co mogliśmy dać, jeśli chodzi o uzbrojenie, więc więcej nic nie damy. To przerobiono oczywiście, jak to w naszych lewicowo-liberalnych mediach fałszerskich, że powiedział Morawiecki, że jak oni tak z tym zbożem, to my im już więcej broni nie damy. To poszło w świat, narobiło strasznych szkód. A tymczasem to była prawda. Myśmy Ukrainie wszystko dali. I nic za to nie chcieliśmy. I związek przyczynowo-skutkowy między sporem o zboże a tym, żeśmy im wszystko dali, rzeczywiście istniał. Bo jak już żeśmy im wszystko dali i nie mamy nic do dania, co tutaj wyraźnie mówi jeden z bohaterów książki. Myśmy Ukraińcom wszystko dali, już nic im nie mieliśmy do dania. A Niemcy, którzy im bardzo, bardzo, bardzo kroplówkowo miarkowali tutaj, że niby obiecali 100 czołgów, dali 2, potem dali 4, tu im dali hełmy jakieś, tu im coś jeszcze więcej obiecali i tak dalej. Oni stale mają Ukraińcom co dać. No a przede wszystkim, i to jest, wydaje mi się, clue tego wszystkiego. Bo można długo dyskutować, no dobrze, a co mogliśmy zrobić? Mogliśmy Ukrainę nie poprzeć, przecież to było w naszym interesie. Ukraińcy się okazali niewdzięcznymi świniami, ja tak nie twierdzę, ale często się słyszy, takie wzięli, nie dali, no my może głupi byliśmy, że nie żądaliśmy pokwitowania, ale nawet jakbyśmy co mogliśmy żądać, musieliśmy pomóc, bo inaczej byśmy mieli ruskich pod bijem stokiem w tej chwili. I to jest prawda, ale pewnych rzeczy robić nie musieliśmy. Po pierwsze, mogliśmy jednak żądać kwitowania i wyraźne oczekiwania zgłosić. Myśmy zgłaszali oczekiwania nam na przykład w sprawie pamięci ofiar Wołynia. One zostały zignorowane, ale zostały dlatego zignorowane, żebyśmy je zgłaszali na tyle miękko, że je można było zignorować. I to niewątpliwie robiliśmy. Po drugie, jednak popełniono błąd kardynalny. I to jest skrajna głupota Polaków, o której będzie w podręcznikach pisane. To znaczy na fali tego ogólnego poparcia dla Ukrainy macie co chcecie, wszystko macie, broń macie, jaką mamy, PESEL-e macie, uchodźcy macie, całe ten prawa jak Polacy, 500+, macie tu wszystko tego. To wszystko można, ja bym to wszystko, dobra, może przesadzono tego, ale to było jeszcze jakoś tam w granicach polskiego interesu. Ale wymyślono, że Polska popiera dążenie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. I to już jest kryminał. Kto to wymyślił, na litość boską, bez cienia analizy, co członkostwo w Ukrainie, inaczej, członkostwo to tam Ukraina, samo jak Turcja, bo może 40 lat się ubiegać o to członkostwo, wiadomo, że jej nikt nie przyjmie w tej formie, zwłaszcza tego latynosko-sowieckiego państwa oligarchiczno-mafijnego. No wiadomo, że jej nikt do Unii Europejskiej nie przyjmie, ale otwarcie tak zwanej perspektywy członkostwa, co dla Polski oznacza? Ano właśnie zalanie Polski ukraińskim zbożem, ano właśnie
ruinę polskich firm transportowych zastępowanych przez Ukraińców, zarzewie tego całego sporu na granicy wschodniej, w której rząd polski się zachowuje i tamten, i ten się zachowują tak, jakby były bardziej zobowiązane do lojalności wobec ukraińskich interesów niż wobec interesów swoich własnych polskich obywateli. I tutaj trzeba wspomnieć o tym, o czym w książce jest mało, ale co jest najważniejsze, o Niemcach. Niemiecka polityka sprawiła, że po prostu wyślizgali nas bez mydła. Razem z Ukraińcami, nie Ukraińcami jako takimi, władzami ukraińskimi, uosabianymi przez prezydenta Zełenskiego. I tutaj zaczyna, znaczy interesy niemieckie w tym wszystkim wymagają osobnego filmu i mam nieodparte wrażenie, że ja już ten film parę razy nagrywałem, opowiadałem, przypominam, to jest część wielkiej geopolitycznej gry. Czy istotnym elementem rozgrywki w Europie będzie sojusz państw Europy Środkowej Trójmorze, który jest możliwy ze wsparciem Stanów Zjednoczonych i potencjały nasze gospodarcze i stopień naszego rozwoju gospodarczego upoważnia nas do tego, by marzyć o takiej wielkiej Polsce, o takim bloku pod polskim przewodem w centralnej Europie, w sojuszu z mocarstwem numer jeden wciąż jeszcze na świecie. Czy Ameryka zostanie z Europy wypchnięta albo sama się z niej wycofa, oddając władzę takiemu bismarckowskiemu sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu? Otóż Niemcy uparcie dążą do tego, żeby wystąpić w roli rozjemcy między Rosją a Ukrainą. Z Rosjanami wiadomo, że mają swoje układy, są głupi Niemcy, bo to jest jak to jest psychopata narodów. Psychopaci tacy są, mają bardzo logicznie, potrafią działać na poziomie praktycznym, natomiast założenia same mają wzięte absurdalne. Więc ich założeniem jest, którego nie zmieniają mimo wszystko, jest to, że z Rosją można uprawiać racjonalną politykę. Rosja nie jest zainteresowana wielką ekspansją. Rosja, trzeba docenić jej interesy, to oni docenią nasze interesy. Będziemy razem dealować, będziemy razem zarabiać, razem wyślizgamy Polaków, prawda, i zmienimy ich w księstwo warszawskie, które nie podskoczy. Do tej gry w pierwszej chwili Niemcy dostali popysku, jak Putin wszedł na Ukrainę i przez jakiś rok był w szoku. I przez ten rok Polska właśnie szalała, improwizowała, świetnie działała i to doskonale Parafianowicz opisuje, czy raczej jego rozmówcy. Ale w którymś momencie Niemcy się pozbierali, no i zobaczyli, jakie są realia. Rosjanie nie wygrali wojny na Ukrainie, ale Ukraińcy też nie są w stanie wygrać. Nie odbiją Krymu. Nic na to nie wskazuje. W dodatku broń się na świecie kończy. Tam spory w amerykańskim kongresie o finansowanie to jest jedno, że republikanie powiązali sprawę Ukrainy ze sprawą własnej południowej granicy, gdzie mają agresję taką jak my na granicę wschodnią, tylko razy 100 tysięcy na sterydach i też mają u siebie ogromną agenturę putinowskich durniów, którzy krzyczą, że granica musi być otwarta i każdego trzeba wpuszczać i to też jest na sterydach w porównaniu z tym, co z Polską, ale to jest mniejszy problem. Czytajcie teksty analityka Andrew Michty, one są czasami też w języku polskim. On pokazuje, że po prostu mimo iż wojna trwa już tyle czasu, nikt na Zachodzie nie myśli o tym, że trzeba po prostu produkować amunicję. Wszyscy myślą, my mamy takie PKB, a ruskie takie, to co oni podskoczą? Ale to nie PKB walczy. Ruskie produkują więcej czołgów niż cała reszta świata razem wziętych. Mimo sankcji, które na nich nałożono, ruskie produkują więcej amunicji niż cała Europa i Ameryka razem wzięta, a wojna na Ukrainie pokazała, że wbrew oczekiwaniom wszystkich, że wojna dzisiaj będzie wojną precyzyjną, manewrową, wojną nowego wzoru. Nie, wojna jest wojną starego wzoru, jest jak pierwsza wojna światowa, czyli jest wielka maszynka do mięsa, tysiące, dziesiątki tysięcy min, miliony pocisków wystrzeliwanych bezustannie, leci to, fronty stoją, dopóki się nie wykrwawią. Osobiście sądzę, że to jest skutek tego, że za dobre, że wszystkie dziedziny wojskowości prześcignęło w tej chwili rozpoznanie. Nie można przy rozpoznaniu satelitarnym, georadarów i wszystkich możliwych innych metod, rozpoznaniu elektronicznym, po prostu nie można zrobić ruchu plutonu nawet tak, żeby na 100 km dalej, żeby przeciwnik o tym nie wiedział. A w związku z tym znowu, tak jak w I wojnie światowej, to spowodowała artyleria i karabiny maszynowe,
Znowu mamy ten, czekamy, aż ktoś wynajdzie czołg, który zmieni ponownie wojnę w manewrową. Ale dopóki nie zmieni, to Zachód powinien produkować już od roku, przestawiać, budować nowe fabryki, przestawiać się, bo przecież na Ukrainie się wojna nie zatrzyma. No ale durnie w Niemczech, we Francji myślą, że się zatrzyma, że się z ruskimi... Chińczyków w ogóle nie widzą. Wiemy, że Chiny są pokojowym mocarstwem, które tam, prawda, ma swoje interesy gospodarcze, swoje kłopoty gospodarcze, więc zawsze u nich wszystko można sprzedać w każdych ilościach, co też jest nieprawdą. Ale w każdym... Będziemy recenzować i wskazywać mielizny niemieckiej polityki, dlaczego ona jest zgubna dla samych Niemiec też. Bo też pamiętajmy, że bardzo ładnie to profesor Zybertowicz ujął, że Niemcy to nie jest państwo, które ma przemysł. To jest przemysł, który ma państwo. Ten przemysł jest bezmyślny jak tasiemiec. Po prostu chce ssać, żreć i wydalać i nie obchodzi go i sprzedawać. Znaczy na cały świat i nie obchodzi go, że zabije własnego nosiciela. Więc polityka niemiecka jest taka, żeby z Rosją się dogadać, a teraz zauważyli, że mogą się dogadać z Rosją, bo się dogadali z Ukrainą. Jak się dogadali z Ukrainą? Dzięki polskiej głupocie. Bo Polacy jak wyskoczyli z tym, że tak, Ukraina do Unii, to nagle Niemcy, którzy byli tak sceptyczni, żeby nic nie zrobić, co by z Rosją ich tak trwale pokłóciło dla Ukrainy, to nagle hasło członkostwa Ukrainy w Unii podchwycili. Tak, bierzemy. Natychmiast. Natychmiast otwórzmy perspektywę, póki nie możemy przyjąć Ukrainy, to otwórzmy jej możliwość robienia interesów w Europie. Co Niemcom przyszło łatwo, bo otworzyli możliwość Ukrainie robienia interesów kosztem polskich interesów. Właśnie polskich rolników, polskich transportowców, przy aplauzie polskich głupiego rządu, jednego i drugiego, który uważa, że jak Polacy mają jakieś swoje interesy, to zło, to hańba, to powinni się wstydzić. Ty głupi rolniku, co ty chcesz zarabiać pieniądze, kiedy tutaj Ukraina walczy, cierpi i my jej musimy pomóc. Ty głupi tam jakiś właściciel firmy spedycyjnej. Perspektywa wejścia do Ukrainy, do Unii dla Ukraińców nic specjalnego nie oznacza, ale dla warstwy rządzącej, czy dla ukraińskich oligarchów, dla tej mafii, która rządza Ukrainą, to jest obietnica miliardowych zysków. Odkucia się po tej wojnie. No bo oczywiście oni też trochę na tej wojnie stracili. Oczywiście te wszystkie Rolls-Royce'y, Bentley'e, co gdzieś tam po Berlinie jeżdżą, w Polsce też trochę widzieliśmy, ale mało, bo szybko uciekli. No przecież ci najbogatsi Ukraińcy zwinęli interesy, przenieśli je i dalej oczywiście tam na Ukrainie pieniądz ściągają, dalej tam łapówki chodzą, dalej to wszystko wygląda jak wyglądało, a oni wrócili tu, trochę jednak stracili, a poza tym nawet jakby nie stracili, to mogą mieć więcej. Otwarcie Unii Europejskiej, to się pięknie sprzedaje. Otwieramy się na Ukrainę, na walczące państwo, wspieramy państwo. Tam wspieracie państwo, wspieracie oczywiście oligarchów ukraińskich, mafię ukraińską. Zobaczcie sobie państwo, już nie chce mi się w tej chwili tego wyciągać. W internecie można znaleźć listę firm, na przykład, które 10 największych firm, które handlują ukraińskim zbożem i na tym zarabiają. Ani jedna nie jest zarejestrowana na Ukrainie. 6 w rajach podatkowych, jedna to jest wyjątek amerykański Cargill, wielki koncern zbożowy, o którym tu mówiłem przy okazji książki Świat na sprzedaż. A reszta to są też jakieś wszystko szemrane, mafijne biznesy. To samo z tym transportem. Wszystkie interesy, które mogą robić Ukraińcy w Unii Europejskiej, nie są interesami, które zwykłemu, prostemu Ukraińcowi bardzo poprawią życie. Natomiast są ofertą, po prostu korupcją dla oligarchii ukraińskiej i zostały kupione. I dlatego Zełenski kupił. To jest druga odpowiedź. Pierwsza odpowiedź, mówiłem już, skoro myśmy już wszystko dali i nic nie mieliśmy więcej do dania, tylko oczekiwaliśmy wdzięczności, a Ukraińcy mieli jeszcze co dostać od Niemców za spełnienie ich oczekiwań, to zaczęli spełniać ich oczekiwania. Ale jeżeli jeszcze te oczekiwania było takie, że dla wybranych Ukraińców, tych, którzy rzeczywiście rządzą tym biednym krajem w jego obecnym stanie, jest to obietnica wielkich zysków, wielkiego biznesu, no to przewidzieć rozwój wypadków łatwo, dlatego zacząłem od przegrywamy wojnę. Niemcy wystąpią jako rozjemca, zagwarantują Rosjanom ich wpływy na Ukrainie, zagwarantują Ukraińcom, że będą ich bronić przed Rosją. No, Ukraińcy to kupią, ponieważ ci, którzy to będą kupować konkretnie, personalnie, będą z tego mieć dobre obrywy. Polacy
wydutkani zostali na lodzie i to nie przez Ukraińców zostali wydutkani, jak sobie lubimy mówić, tylko przez siebie samych zostali wydutkani. I jak tutaj mówię regularnie, kilka razy powtórzyłem o rządzie tym i tamtym, to chciałem przypomnieć, że Radosław Sikorski, nowy minister obrony, już ledwie wlazł tam do tego gabinetu, to pierwsze co zrobił, to wyjął smartfona i zaczął tweetować, że rakiety musimy dać Ukraińcom, takie, że przypier... Trzeba ruskim i tego. Stefcio Burczymucha, jeżeli ktoś pamięta taki dziecinny wierszyk sprzed wielu dziesięcioleci, za moich czasów jeszcze w szkole mówią. Oczywiście, takie rzeczy należy robić, ale morda w kubeł, jak się robi takie rzeczy. Nie opowiada się to, dlatego nikt na świecie, żaden Amerykanin, żadne poważne państwo, które naprawdę może dać rakiety Ukrainie, nie składa jakichś takich idiotycznych deklaracji. To u nas minister w krótkich majteczkach się dorwał i się popisuje piąstką, macha, tak, trzeba dać. I co? Poprawi to polskie relacje z Ukrainą? Nie za bardzo, bo one są oparte na interesach oligarchów, które są, jak mówiłem. Pomoże nam to w jakikolwiek sposób? Nie, pomoże rosyjskiej propagandzie. To jest zresztą stałą cechą, aż zdumiewającą cechą wszystkich wystąpień publicznych, zwłaszcza twitterowych Radosława Sikorskiego, że są z radością podchwytywane przez rosyjską propagandę i dają im świetny napęd i potem, prawda, jakiś Tucker Carlson w Stanach Zjednoczonych ruski punkt widzenia przedstawiając, pokazuje, no proszę bardzo, przecież Rosjanie mają rację, tutaj polski minister, prawda, to i to, mogę zacytować, mogę. A głównym macherem od spraw ukraińskich w nowej ekipie zdaje się ma być Paweł Kowal. No to proszę sobie poczytać, jaki jest stopień zdrowego rozsądku u Pawła Kowala, jeżeli mówi o kwestiach ukraińskich i mamy z głowy to. Także wydutkaliśmy się sami, dając wszystko, nic nie uczekując, wmawiając sobie. I to nie jest kwestia państwa z dykty. Ono może nie jest z trwałego surowca, ale to jest problem naszej romantycznych urojeń podpartych nawykiem działania w schemacie ułańskiej fantazji. Ura! Wygramy, przebijemy się przez ten wąwóz samosierza. A jak nas wystrzelają, to będziemy nieżywi. Plan B? Nie ma planu B. Nikt nie pomyślał o tym, że Ukraina może tej wojny nie wygrać. No z książki Parafianowicza to widać wyraźnie. Tak jak padliśmy w entuzjazm, hurra, obronili Kijów, prawda, zatrzymali ruską inwazję, to dalej to już na pewno zaraz, tydzień, dwa, ruskie się rozsypią, Putina wywiozą na taczkach. Nie, ruskie jak w II wojnie światowej docisnęli śrubę swoim, wyżyłowali, pozbyli się swoją drogą mnóstwa niepotrzebnych z punktu widzenia Putina mniejszości narodowych i niższych sfer społecznych, wyczyścili więzienia, posłali to wszystko w tę maszynkę do mięsa, zwiększyli produkcję czołgów, podpisali z Chinami z tego, to nie jest tak, znowu nie opowiadajmy sobie, że cały świat potępia Rosję, nie, Rosja działa w bloku bardzo silnych państw południa antyzachodnim, które popierają, pomagają, kupują od nich, sprzedają im, dlatego te sankcje są takie nieskuteczne. Wszystko kompletnie zostało prześlepione. Romantyczne urojenia i ułańska fantazja, która nie dopuszcza myśli, że coś może pójść nie tak i że może być plan B, że lotnisko będzie zamknięte i trzeba wyznaczyć drugie. Nie, co ma być zamknięte? Będzie dobre. No, po prostu jak dzieci. Tu na koniec w puencie, bo państwo się pewnie zastanawiają cały czas, a co to jest ten Łoch? Łoch to jest słowo z ukraińskiego slangu, takich gangusów, takich osiedlowych łobuzów. To jest po prostu slangowe słowo ukraińskie, mniej więcej odpowiadające polskiemu frajer, tylko dużo bardziej obelżywe. Łoch to jest taki idiota po ukraińsku, który przyjdzie, da wszystko, nic nie zażąda w zamian, można go wydać i po prostu tego łocha się właśnie wykorzystuje, jest to normalne, kidać łocha, to jest tak po ukraińsku, jak wynika z tego, czyli jak się frajer daje nadstawiać, wydutkać, to go dutkać, no po prostu. I ten łoch to my właśnie dla Ukraińców. Oni Orbana szanują. Orbana, który bardzo ostro z nimi gra, blokuje pomoc unijną, ma konkretne żądania. Edukacja po węgiersku dla węgierskiej mniejszości na przykład. Nie będzie tego, nie będzie unijnej pomocy. Zablokuje.
Ale Orban to może robić też, bo ma swoje układy z Niemcami, bo jest przecież głównym importerem niemieckiej broni, w sensie głównym hubem, prawda? On tam niemieckie koncerny przenosiły zbrojeniowe, przeniosły swoje fabryki na wszelki wypadek. Jakby to akurat jest dalekosiężne myślenie niemieckiego przemysłu, że jakby Amerykanie chcieli im tam coś, to Orban jako ten obrotowy, półzachodni, półwschodni, turański element jest najlepszym miejscem na ten hub, więc znowu Orban może. I od czasu zresztą z Ukraińcą kopa w dę, kiedy oni tu z Ruskimi walczą, nie przejmując się, i ci Ukraińcy go szanują bardziej niż na, no bo ci ludzie, którzy tam rządzą, to nie jest inteligencik z Żoliborza z inteligencikiem z Krakowa, tylko gangusy. I te gangusy po prostu, które wyrosły, przeszkoliły się w tych mafinach, kidać łocha po prostu i tak teraz drą łocha z nas. I o tym jest wiele książek do napisania, ale ta wyszła pierwsza i skłania do refleksji, do której wszystkich Państwa zachęcam, chociaż niewesołych refleksji i tak już mamy dość u siebie. W polityce wewnętrznej to trzeba jeszcze się zastanowić nad tym, jak z jakim niewiarygodnym uporem robią Polacy wszystko, polskie elity tak zwane, robią wszystko, żeby tę niewiarygodnie, niepowtarzalną, historyczną szansę niewiarygodną, której nie mieliśmy od 300 lat na polską odbudowę, na polski dostatek, na polską wielkość, na polską sprawczość, żeby to jednak jakoś sprzedać, przeputać, zmarnować, oddać obcym. Przy kompletnej obojętności ogłupionego polskiego społeczeństwa.